Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was w kolejnym odcinku Drogi do FIFA 14 Ultimate Team na PlayStation 4. Dziś odcinek będzie dość wyjątkowy. Wyjątkowy będzie, ale to dopiero dowiecie się dlaczego po drugim meczu, no i na samym w sumie końcu odcinka. Dzisiaj czas, moi drodzy, dostać się do piątej ligi, bo to będzie bardzo ważne dla nas, więc zaczynamy bez większego owijania w bawełnę. Zawodników, jak mówiłem, nie kupujemy, ponieważ zbieram na lepszych, no ale... to o tym też pod koniec odcinka. Zaczynam od drużyny Bale'a, wypoczęta na maksa i czas rozegrać pierwszy bardzo ważny mecz o awans, albo może i nawet o mistrzostwo. Pierwszym dzisiaj przeciwnikiem jest Strasbourg FC, Balotelli, Higuain, Insigne, o ile się nie mylę, El Shaarawy, Pogba. Całkiem naprawdę dobry skład, ale ma dwóch zawodników totalnie wyjętych z kontekstu. Żeby tylko... jest, dobrze. Nie, główka idzie i główka wpada niestety. W szóstej minucie już 1-0. Pabon. Proszę cię, Pabon. Jak on tak dobrze mógł wszystko przejść, a ja to tak zepsułem. Courtois broni w ostatniej chwili. No i kończy się pierwsza połowa, przegrywamy 1-0. Mecz niestety nie idzie po naszej myśli. Mam nadzieję, że w drugiej połowie, no tak jak mówiłem, chociaż... ciężko jest. Marcos do Pabona, Pabon na 1-1, 49 minuta, idealne zgranie drużynowe, nasz w sumie chyba pierwszy strzał, no i od razu ładna bramka. Mam nadzieję, że teraz włączy się ta lampka, żebyśmy zaatakowali, bo potrzebne jest nam to zwycięstwo jak nigdy. Świetnie, Afelaj do Bale'a, a Bale uderzył w kogoś główkę. Do Bale'a, a Bale, a Buffon broni. Do Bale'a. Bale! Kurczę! Pabon się prze... i słupek. Nie wierzę w to, że jeden strzał w drugiej połowie ją trafił. Pabon! Na 2-2! Idealnie, Pabon jest niesamowitym zawodnikiem. I to wam mówię teraz. Jeżeli nie wiecie kogo kupić, kupcie Pabona. Afelaj! Fuck! Dostajemy 461 mod za ten remis. Statystyki były, no, w strzałach zrobiliśmy co w samym mecz, on my w jednej połowie zrobiliśmy praktycznie, no ale i tak to nie wystarczyło niestety. No i mamy teraz 12 punktów i jedynie możemy liczyć na awans i to też będzie ciężko. Mam nadzieję, że team Neymara spisze się o wiele lepiej i że wygrają ten mecz, i znaczy, że ja wygram ten mecz, bo potrzebujemy tych dwóch zwycięstw jak... no, albo zwycięstwo i remis, to nam też daje jeszcze jakąś tam szansę. Promontorio. No i ostatnia, czy teraz przeciwnik nasz. 81 zgrania, 100%, znaczy 100% zgrania, 81 oceny. Po raz kolejny Serie A. Odegramy się, czy może nie? Danilo. Jest, obronił. Obronił i jeszcze... czekajcie, i jeszcze do nas piłka. Pięknie Diego Alves. I nie wierzę, że Neymar trafia z główki po pięknym dośrodkowaniu Pato na 1-0 w 31 minucie. Dobrze, wygrywamy, to jest najważniejsze. No, piękne podanie do Neymara. A Neymar na 2-0. Zawodnik po prostu niesamowity. Kiedyś sobie ściągnę Neymara do własnego klubu, bo po prostu gra mi się nim świetnie. To znalazł się w dobrej okazji, Pato! Oh. Po pierwszej połowie wygrywamy 2-0 i dobrze wygląda ten mecz, dobrze mi się gra. Powiem szczerze, że gra mi się lepiej drużyną brazylijską niż hiszpańską. Pomimo tego, że mamy mniej niby strzałów, to wygrywamy 2-0. Ronaldinho do Pato! Wow, jaka bramka, tego się nie spodziewałem. 3-0 w 50 minucie. Naprawdę ładnie to uderzył, nawet nie wiem jak. Chciałem na początku lobem, potem uznałem, że tego nie będę lobem uderzał. A potem on to jakoś tak dziwnie zawinął. Albo Pato poda do Neymara. Neymar. O! Jak niewiele brakowało. No, Pato. Pato na 4-0. Świetna para napastników. No, Ronaldinho, ale broni bramkarz. Ale sędzia zakończy to spotkanie wynikiem 4-0. Naprawdę świetna gra. Brazylii, jestem z nich mega zadowolony.
No i daje nam to duże szanse na awans. No i mam nadzieję, że się tego dokona. Dostajemy 595 monet za ten mecz i daje nam to łącznie, czekajcie, łącznie daje nam to 15 punktów, czyli następny mecz musimy albo zremisować, albo wygrać. A następny mecz już teraz. Tak jak przed chwilą powiedziałem, zagramy jeszcze jeden mecz, jeszcze raz z składem brazylijskim po to, żeby dojść do piątej ligi. A jak mam nadzieję, że dojdziemy do piątej ligi, to wtedy coś usłyszycie. To jest bardzo ważny mecz, muszę go co najmniej zremisować, wygrać, a naszym przeciwnikiem dzisiaj jest Belgia. Jak ja widzę Benteke na przodzie, to już mnie coś ściska. Witzel jest strasznie szybki. Nie, poprzeczka, nie ma bramki. Nie ma bramki, jest. Fuck. Niestety ładna bramka. Ajajajajaj. Ronaldinho! Ho, ho, ho! Cóż za bramka naszej legendy! Widzieliście to uderzenie? Praktycznie z miejsca uderzył, co prawda słupek bramka, ale wow, naprawdę! Piękne podanie Ronaldinho do Fernandinho. I teraz czyżby do Pato? Pato? Ale Courtois, idealna obrona! Hernanes do Neymara, Pato, łap tą piłkę. Dobra, Pato. Pato. Wow. Pierwsza połowa z nami, wygrywamy po pięknych trzech. Znaczy wygrywamy 2-1. Ale muszę powiedzieć, że trzy piękne gole wpadły w tym meczu. I żaden nie może powiedzieć, że naprawdę jest poszkodowany jakoś. Tak przynajmniej mi się wydaje. Lekko mam więcej strzałów, on ma lepsze posiadanie, ale mam nadzieję, że ten wynik, czyli prowadzenie, się utrzyma. Dinio. W życiu nie sądziłem, że to dośrodkowanie się uda. To było tak bardziej na chaos zagrane. A popatrzcie, jak idealnie wyszło Pato z kolejną bramką do naszego zespołu, dając nam dwubramkowe prowadzenie na 3-1. Idealnie. Zobaczcie jeszcze raz. Ale podanie od Fernandinho. Pato. Nie. Znaczy Ronaldinho. Ibu. O, nie trafił. Ale Ronaldinho znalazł się tam, gdzie powinien i trafia. Jego druga bramka dzisiaj, tak samo jak Pato 2. Naprawdę, w poprzednim meczu Pato 2, teraz Pato 2. Naprawdę, chyba nie potrafi tego hat-tricka skompletować. Niemniej jednak jest niesamowitym zawodnikiem. I przynajmniej w mojej opinii. No, o. Benteke. O, nie. O. Nie. I koniec meczu. Kończy 4-3. Nasze zwycięstwo, Brazylia górą, no i dzięki temu przechodzimy do piątej ligi. 514 monet za to zwycięstwo. Ale co jest najważniejsze w tym momencie, to to, że 18 punktów daje nam awans. Brakło nam punkta do tytułu, punktu jednego do tytułu, no ale lepsze to niż 4800 monet na nasze konto. I tak oto udało nam się dojść do piątej ligi. No ale teraz coś bardzo ważnego. Zostałem zainspirowany jednym z youtuberów, który właśnie w piątej lidze postanowił zresetować swój jakby zespół, zespół jakim grał, prawda? Postanowiłem zrobić tak samo, żeby nie stało się to zbyt nużące. Skład z Bale'em i z Neymarem zostaną usunięte i zostaną zastąpione dwoma nowymi składami, z którymi mam nadzieję będziemy walczyć aż do pierwszej ligi. Sprzedam wszystkie karty, z zarobionych końców kupię nowy zespół oraz kupię dwóch liderów, jeszcze nie wiem jakich. Jeżeli macie jakieś pomysły, kogo mógłbym dać jako lidera, piszcie tam na dole w komentarzach. A odcinek kolejny już za niedługo. Dzięki wam bardzo za uwagę, no i do usłyszenia kolejnym razem.